Rozmawiam z wieloma przedsiębiorcami, którzy decydują się zrezygnować ze swojego obecnego biznesu na rzecz nieruchomości. I chciałem ten temat podrążyć. Skupienie w pełni na nieruchomościach. Jestem dzisiaj z Gosią z Łodzi. Cześć Gosia. Cześć. Działacie z partnerem pełne skupienie na nieruchomościach. To jest wasz główny biznes. Działacie we dwójkę, robicie gotowce inwestycyjne, czyli mieszkania dla inwestorów i flipy, wykańczając je pod klucz. To się zgadza? Tak jest, zgadza się. I faktycznie porzuciliśmy dotychczasowe nasze życie i dotychczasowe prace na rzecz właśnie nieruchomości. Czasem zdarza się, że niektórzy przedsiębiorcy, którzy działają w rynku nieruchomości, budują też swój portfel nieruchomości na wynajem. Wy wiem, że na razie agresywnie działacie w kontekście samego biznesu, obrotu nieruchomościami. Może też to o tym porozmawiamy. Zacznę od tego, bo są też osoby, które chcą działać właśnie z partnerką, z żoną, z mężem, jeżeli to kobieta ogląda. Co skłoniło was do tego, żebyście działali wspólnie? Pomysłu jako takiego nie było i planów też większych na to nie było. Po prostu zaczęło się wszystko od Mateusza, który w pewnym momencie swojego życia, gdzieś na początku kariery tak naprawdę, świeżo po studiach, zadał sobie pytanie, co ludzie kupują najdroższego w życiu. I nie mówimy tutaj o luksusowych samochodach, czy jachtach, czy innych dobrach, które można, wiadomo, wydać nieskończoną ilość pieniędzy. Natomiast mówimy tutaj o przeciętnym człowieku, który kupuje coś najdroższego w swoim życiu. Jest to zawsze nieruchomość, prawda? I też idąc tym tokiem, uznał, że prowizje, chociażby gdzieś tam transakcje, muszą być dosyć wysoko cenione. Także postanowił wejść po prostu w nieruchomości. No i zatrudnił się jako pośrednik na rynku. No i obserwując też, jak to wygląda, jak klienci kupują nieruchomości, remontują i odsprzedają, widział też z jakim często zyskiem, po prostu postanowił, że może zaczęlibyśmy to robić. Ja na początku zupełnie byłam gdzieś obok tego, jestem absolutnie artystyczną duszą, więc ja nawet nigdy nie myślałam, że mogłabym siedzieć w nieruchomościach. Ale zaczęłam też to obserwować i też gdzieś w tym przesiąkłam. No i w końcu kupiliśmy swoje pierwsze mieszkanie. Tak naprawdę jeszcze nie mieliśmy wtedy kapitału. Wspomagaliśmy się kapitałem Mateusza taty, który gdzieś planował też zainwestować pieniądze. No i Mateusz zaproponował, że możemy kupić mieszkanie, wyremontować je, no i potem sprzedać już takie wyremontowane pod klucz dla klienta. No, historia jest dosyć śmieszna, bo nasz pierwszy flip zakończył się tak, że jeszcze do niedawna w nim mieszkaliśmy po prostu. Teraz to mieszkanie w sumie wynajmujemy, ale tak naprawdę tak, to był nasz pierwszy flip, jeszcze nie sprzedany tak na dobrą sprawę. A z czego wynikała decyzja, że nie sprzedajecie go? Byliśmy na takim etapie, że szukaliśmy dla siebie mieszkania i po prostu to było świeżo wyremontowane mieszkanie. Rodzice powiedzieli, dobra, zamieszkajcie w tym mieszkaniu, nie będziemy tego sprzedawać. No i tak zostało. No okej. Okay. Myślę, że też faktycznie często osoby robiące swoje pierwsze remonty potrafią docenić trud, który był włożony w to mieszkanie, ale skoro byliście w stanie w nim zamieszkać, to też zakładam, że przyłożyliście się do tego mieszkania. I w zasadzie też taka szybka dygresja. Robiąc mieszkanie na flipa, w którym zamieszkaliście, byliście w stanie czuć się w rolę klienta, który by miał to kupić. I dlaczego niektórzy ludzie decydują się na gotowe mieszkania? Bo na przykład ja przez całe życie nie wyobrażałem sobie, że ktoś wykończy mieszkanie, ja się do niego wprowadzę i będę mieszkał tak jak ktoś to wykończył i to mi się takie wydawało dziwne. Ale na przykład jak w Stanach byliśmy tam 5 lat temu i pojechaliśmy sobie specjalnie pooglądać różne domy i zawsze mieli dom pokazowy, to styl, w jakim na przykład niektóre domy były wykończone, mi się tak podobał, że wtedy mówię, kurde, ja wolę tutaj zamieszkać niż samemu to robić. Więc mogliście wczuć się w rolę klienta. I teraz takie pytanie, jaka jest twoja specjalizacja? Co cię najbardziej pasjonuje w nieruchomościach? Gdzie ty generujesz ten wasz element zysku, ten, który ty produkujesz? Co to jest? My z reguły specjalizujemy się w wykończeniu mieszkań na ładnie. Mhm. Takich typowych wykończonych mieszkań pod klucz, żeby klient, który do nas przychodzi, nie musiał już nic robić, żeby tylko wstawił walizki i mógł tak naprawdę w tym mieszkaniu zamieszkać. Zauważyliśmy też coś takiego, że w dzisiejszych czasach ludzie nie mają tych mocy przerobowych, tego właśnie czasu na wykonywanie remontów. Wiemy też, jak to z reguły wygląda. Sami też prześlizgnęliśmy się przez niektóre ekipy, które no nie do końca były takimi, z jakimi chcielibyśmy dalej pracować. No i niestety właśnie te osoby, które nie zajmują się na co dzień nieruchomościami, jeśli wchodzą taki remont, no to dla nich to jest ogromna katorga. I zauważyliśmy, że my po prostu rozwiązujemy pewien problem dla tych osób, że jest zapotrzebowanie na nieruchomości,
które są gotowe do zamieszkania. I na tym też skupiliśmy swoją uwagę. Ja bardzo lubię to robić i ja jestem zdecydowanie artystyczną duszą, także dla mnie to jest wielka frajda urządzanie mieszkań. Wykonuję też je tak, jak ja bym sama chciała mieszkać i dlatego też mamy odbiorców, którzy chętnie w tych mieszkaniach potem zamieszkują. Dla kontrastu też dodam, że faktycznie nam też zdarzały się często ekipy, które no nie do końca były takie, jak chcieliśmy z nimi pracować. Zbyt obsługowe, a na końcu nie dające takiej jakości, jakbyśmy przewidywali. Ale dla kontrastu często rozumiem ludzi, którzy kupują gotowe, bo na przykład taki znajomy przedsiębiorca, który w ogóle nie zajmuje się nieruchomościami, jak podjął się remontu, tam akurat chyba 120 czy 130 metrów mieszkanie, to właśnie mija 12 miesiąc wykończenia mieszkania. 12 miesiąc, gdzie on to robi po godzinach, kosztem siebie, swojej rodziny, czasu dla dzieci. Masakra. My też mieliśmy takie sytuacje i to nie jest tak, że od razu jak postanowiliśmy, że będziemy robić remonty, to wszystko było pięknie i kolorowo, bo oczywiście na początku też szukaliśmy możliwie najtańszej ekipy, wiadomo. I też mieliśmy sytuację, w której właściwie jeden cały flip trwał 12 miesięcy ze względu na to, że pokusiliśmy się po prostu na tańszą ekipę, a konkretniej osobę z rodziny, która po prostu robiła sama i z racji tego, że robiła też to po godzinach, to po prostu trwało to tyle czasu i wtedy nauczyliśmy się, że czasem warto dołożyć trochę więcej, ale mieć wykonane wszystko przez profesjonalistów. Oczywiście nie uniżam tutaj tej osobie i byliśmy bardzo zadowoleni, bo wszystko było dopracowane. Natomiast po prostu czas operacji no, pokazał nam, że to się zwyczajnie nie opłacało finansowo. Mm-hmm. No, trzeba pamiętać o koszcie kapitału. Jeżeli poświęcamy pół miliona czy milion na inwestycje i ona trwa rok, no to niezależnie od tego, ile zarobimy na flipie, no to te procenty w skali roku wychodzą mniejsze. Kapitał mamy zaangażowany, nie może pracować gdzieś indziej, więc faktycznie jest to bolesne i to się zdarza. Tylko u was to się zdarzyło raz na jakiś czas, a u tej osoby to w zasadzie to jest jeden, jedyny problem, bo to jest jedno, jedyne mieszkanie, które on będzie wykańczał pewnie przez najbliższe 10 lat. To rozumiem, jaką traumę można się nabawić po takim rocznym remoncie. Rekordzista, mój znajomy, remontował akurat taki duży dom, tylko że on, wiesz, prowadzi biznesy w różnych częściach Polski, cały czas jeździ, nie miał czasu. Wziął ekipę, która nie miała konkretnej kwoty, tylko roboczo godziny, więc przesali się jak pijawka, 3 lata robili ten dom. Dla nich genialny biznes, nie musieli żadnego innego remontu szukać przez 3 lata. Oczywiście to są jakieś skrajności, mamy też wiele ekip, współpracowaliśmy, które są fajne, terminowe i dobrze się z nimi współpracuje, więc to lepiej się mówi o skrajnych przypadkach, ale nie kontynuujmy tego. Przejdźmy do tego, co uważasz, jakieś takie 1, 2, 3 tipy, co najlepiej u was działa w nieruchomościach w takim kontekście, czy to są jakieś konkretne mieszkania, które wybieracie, czy jakieś wasze cechy charakteru, czy może jakieś konkretne podejście? Ja uważam, że w zmieniającym się rynku, a rynek nieruchomości taki jest, bardzo ważna jest elastyczność i myślę, że to nam bardzo pomaga, kiedy obserwujemy ten rynek i dopasowujemy się do aktualnie panujących trendów. Kiedy są zapodane nam kredyty, na przykład 2% czy 0%, wiadomo, że wtedy skupiamy się na nieruchomościach dla osób, które z takiego kredytu będą korzystały. W momencie, kiedy jest super czas na gotowce, na przykład inwestycyjne, na inwestowanie w nieruchomości, tak, to wtedy skupiamy się na takich mieszkaniach dla inwestorów, które będą mogli potem wynajmować. Myślę, że właśnie ta elastyczność jest takim kluczem do tego, żeby cały czas coś się w tych nieruchomościach działo. Na przykład ostatnio, kiedy też był taki moment chwilowy, taki lekki zastój, nasze mieszkania troszkę dłużej się sprzedawały niż standardowo. Postanowiliśmy, że wystawimy nasze mieszkania na booking, po prostu na krótki okres, na wynajem. I zobaczyliśmy, że to też fajnie działa. I dodaliśmy do naszego modelu biznesowego, czego wcześniej nigdy nie robiliśmy, dodaliśmy właśnie ten krótki najem. Stwierdziliśmy, że każde mieszkanie, które teraz będziemy wypuszczać, w tym okresie, w którym nie będzie się jeszcze sprzedawało, to po prostu ono będzie zarabiało na siebie poprzez właśnie ten krótki najem. Mm-hmm. No i w zasadzie, wiesz, możesz później się otworzyć na to, że część inwestorów będzie chciała zostawić to mieszkanie i dalej korzystać z tego krótkiego terminu i w ogóle to będzie jakaś dalsza odnoga biznesowa. No dobra, czyli elastyczność jest kluczowa. Co sądzisz o relacjach? No bo jednak dużo ludzi wspomina o tym, że no te relacje są ważne, dobre imię ma się jedno, rynek nieruchomości jest taki mały, że jak tylko coś zwalisz, to od razu wszyscy będą wiedzieć. A jednocześnie są jakieś osoby na tym rynku, takie osoby pułapki, gdzie no nie ma ich u nas w grupie oczywiście,
ale że można się naciąć, bo obiecują dużo. No i to jak ma się to jedno do drugiego? Tu niby relacje są takie ważne i każdy będzie wiedział, to dlaczego te osoby, które mają fatalną opinię na rynku, wciąż działają? Ale to może najpierw z tej pozytywnej strony. Dla mnie to zbyt oczywiste, w ogóle rozmawianie o relacjach, tak? Bo dla mnie biznes jest oparty na relacjach i ja nie potrafię po prostu inaczej. My tak działamy, nawiązujemy cały czas nowe relacje z osobami, szczególnie z grupy też, bo jesteśmy bardzo blisko. I teraz transakcje, które wykonujemy, bardzo często właśnie wykonujemy też z osobami z naszej grupy i jest to dla nas bardzo istotne, żeby jednak te relacje rozszerzać. Zauważyliśmy też pewną taką tendencję, że w momencie, kiedy współpracujemy, to jest to dużo bardziej korzystne niż kiedy działaliśmy sami. Tak też kiedyś było, bo kiedy jeszcze nie byliśmy na szkoleniu, nie otworzyliśmy się tak na ludzi, działaliśmy zupełnie sami. I oczywiście jest to normalne, jeżeli pracuje się gdzieś tam w jakiejś branży, no to każda osoba, która wykonuje to samo, wydaje się konkurencją dla nas. I też tak przyjmowaliśmy to, co idzie do nas z zewnątrz, te głosy, te przekonania od innych ludzi, że każda osoba z branży to po prostu dla nas konkurencja. Do momentu, kiedy właśnie weszliśmy tutaj w społeczność i okazało się, że pracując razem daje nam to po prostu niewymierne korzyści. Poszerzamy swoje kompetencje, zarabiamy znacznie więcej niż zarabialiśmy wcześniej. To jest też prosta kalkulacja. Więcej osób to więcej kompetencji. Jeżeli wprowadzamy te osoby do naszego biznesu, to czasem coś, czego my na przykład nie zauważymy, ktoś zauważy więcej albo da nam trochę więcej swoich kompetencji do tego i umiejętności i już możemy razem stworzyć coś fajniejszego niż dotychczas. Też bardzo fajnym przykładem, z tego co pamiętam, to ty to opowiadałaś, ale u nas też się to spisywało całkiem dobrze. Jeżeli mamy jakieś mieszkanie na sprzedaż i przychodzi do niego klient, który nie do końca to mieszkanie mu odpowiada, bo nie wiem, nie ten widok, nie to piętro, nie ten styl wykończenia, a działamy w tym samym mieście, ja wiem, że też masz inne mieszkanie w tej okolicy, to zamiast klienta odsyłać z kwitkiem i powiedzieć mu, no nie mam nic dla ciebie, to mogę go odesłać do was. I prawda jest taka, że ten klient prawdopodobnie, albo być może nie trafiłby do was, bo taka mała dygresja, w ogóle to jest najśmieszniejsze. Pamiętam, jak Aneta w zeszłym roku opowiadała, że w pewnym momencie, jak działała w Wałbrzychu, miała trzy kawalerki, jedyne trzy kawalerki na sprzedaż w Wałbrzychu i wszystkie były jej. I klienci, którzy przychodzili na kawalerkę numer 1, nie wiedzieli, że jest jeszcze kawalerka numer 2 i 3, a to były jedyne kawalerki w Wałbrzychu. To mi tylko pokazało, że ludzie naprawdę coś klikną. Jest tyle tych opcji na różnych portalach ogłoszeniowych, że jeżeli my tego klienta nie poprowadzimy za rękę do was, to oni gdzieś przepadną. Tak, my tak samo działamy i bardzo często zdarza się, że jeżeli na przykład u nas klient nie kupi z jakiegokolwiek powodu, to zawsze mamy też rzeszę naszych przyjaciół tutaj z branży, które na pewno coś mają. Zawsze się zdarza, że ktoś ma coś przynajmniej podobnego. Często zdarza się, że klient wydaje mu się, że szuka czegoś, a tak naprawdę szuka czegoś być może po prostu podobnego. Więc też proponujemy oferty naszych znajomych z branży i zdarza się, że klient zostaje tutaj u nas, w społeczności. Po co miałby iść dalej w rynek, jak może zostać tutaj z nami? A wychodzimy też z założenia, że jeżeli my raz przekażemy tego klienta, to też do nas wróci. I tak też się u nas dzieje za każdym razem. Są klienci, którzy przyjeżdżają do Łodzi, czy do nas do Katowic, dzwonią na mieszkanie na wynajem i my na przykład się pytamy, że na czym mu najbardziej zależy. Nie? Czy to jest bliskość do jakiejś uczelni konkretnej, czy on w ogóle zna Katowice. Nie? I w ogóle taką śmieszną rzecz ostatnio miałem, wjeżdżałem na taki garaż podziemny w takim biurowcu i ochroniarz się mnie pyta, no okej, takie i takie miejsce, był pan kiedyś u nas? No ja mówię, że nie. No i mi wszystko wytłumaczył. I fajnie to wytłumaczył, bo pozwoliło mi to wjechać i od razu zaparkować, wiedzieć co i jak, nie? Jeżeli on by nie zadał tego pytania i tylko by mi podał numer miejsca, to pewnie bym je znalazł, by minęło pół godziny i tak dalej. I nie dość, że on nie ma problemów, bo już to tłumaczy, to tak naprawdę ja też nie miałem problemów. I dzwonią do nas ludzie, którzy na przykład trafiają na jakieś ogłoszenie X, które jest na, nie wiem, najdalszym mieszkaniem, które mamy od uczelni, na przykład Uniwersytetu Śląskiego i się pytamy, na czym im zależy. No ja będę studiował tutaj na Uniwersytecie Śląskim, zależy mi, żeby było blisko. A my wiemy, że mamy z 10 lepszych mieszkań w okolicy Uniwersytetu Śląskiego i my zamiast mu na siłę pokazywać to mieszkanie pierwsze, proponujemy mu alternatywę. Czujesz, że takie poprowadzenie osób, które przychodzą do was, czy to inwestorów, czy to klientów indywidualnych, to stosujecie i uważasz, że to dużo daje? Absolutnie tak jest i za każdym razem my wchodzimy też w taką pewną rolę eksperta, bo trafiają do nas osoby,
które niekoniecznie znają się na nieruchomościach i my to rozumiemy, bo to są bardzo często osoby, które no, mają jakiś kapitał, nigdy wcześniej nie inwestowały w te nieruchomości i im się wydaje, że pewien rodzaj nieruchomości jest najlepszą dla nich opcją, ale wtedy my właśnie bierzemy tego klienta za rękę, prowadzimy go po kilku naszych na przykład mieszkaniach albo właśnie przekazujemy też do kogoś znajomego i proponujemy najlepszą opcję dla niego w danym momencie, bo też wypytujemy, czego ten klient tak naprawdę potrzebuje, co ma i co może zaoferować też. I szukamy tak naprawdę oferty skrojonej dla niego na miarę. Dlatego też zajmujemy się tym, żeby nie mieć jednego tylko mieszkania w obrocie, ale żeby też mieć zawsze kilka opcji, które możemy temu klientowi zaproponować. I z reguły jest tak, że ten klient po prostu zostaje. I też jeżeli on jest poprowadzony za rękę, to tak naprawdę on widzi, że my wiemy, co robimy, tak? I że jednak faktycznie chcemy dla tego klienta jak najlepiej, żeby on, jeżeli inwestuje ten kapitał, to żeby zainwestował go dobrze. Wiem, skąd wzięła się motywacja Mateusza, twojego partnera, żeby ruszyć w nieruchomości, bo chciał gdzieś być przy rynku, który jest dużo wart. Ja na przykład moją motywacją było wejść w nieruchomości, bo chciałem gdzieś zainwestować pieniądze. Niekoniecznie zależało mi na najwyższym zwrocie, ale czymś raczej przewidywalnym, bezpiecznym, gdzie nie będę musiał, wiesz, klikać w jakieś wykresy. Domyślam się, że skoro Mateusz w tym działał i trochę ciebie namawiał, to jednak nie do końca chciałaś, czymś się wzbraniałaś. Mam rację? Może nie do końca się wzbraniałam, ale nie wiedziałam, że ja też mogę się do tego nadawać. No. To było zupełnie tak, że ja jestem w ogóle po projektowaniu i to nie nieruchomości, nie wnętrz, tylko odzieży. I gdzieś to obok siebie tam leży, tak? I samo projektowanie jest po prostu projektowaniem, także mnie bardzo do tego ciągnęło. Na początku też nie przypuszczałam, że mogłabym projektować wnętrza, ale tak to się stworzyło, że w końcu te nieruchomości zaczęliśmy remontować i poczułam, że to jest to. I ja absolutnie się realizuję w tym, co robimy. Dlatego też ja bardzo tutaj naciskam, żebyśmy robili te mieszkania pod klucz, żeby one były wykończone właśnie tak perfekcyjnie. Jestem perfekcjonistką i dla mnie też nieraz każdy obrazek musi idealnie kolorystycznie odcieniem pasować. Także naprawdę te mieszkania są takie po prostu odszyte na miarę. To było moją taką motywacją właśnie do tego, że ja mogę się w tym rozwijać. Ja czuję, że tutaj nie ma tego szklanego sufitu i ja cały czas mogę poszerzać te swoje umiejętności, tą swoją pasję i czuję, że to nie ma końca. Ja już po iluś mieszkaniach, bo to może się wydawać, ja już zrobiłam tyle tych mieszkań, tyle tych remontów, że czy ja już nie robię kopiuj wklej tak naprawdę na tych mieszkaniach? Nie, ja w każdym gdzieś tam wkładam swoje serce, w każdym próbuję robić coś nowego, ja za każdym razem też testuję nową kolorystykę, nowe jakieś meble. Bo czuję właśnie cały czas tą taką pasję do tego. Czaję. Też od razu odbiję, bo słuchajcie, to nie jest tak, że musimy za każdym razem robić totalnie inne mieszkania, bo są różne podejście do biznesu. Ty się spełniasz kreatywnie, więc też się wyrażasz kreatywnie w mieszkaniach. My na przykład zauważyliśmy, że lubimy mieć 2-3 style maksymalnie, szczególnie w mieszkaniach na wynajem. I na przykład kiedyś każde mieszkanie w budynku musi być inne. Później bierzemy 5 styli, później 3 style, a teraz najchętniej to w ogóle byśmy zrobili 2 albo 1 styl, wszystkie mieszkania dokładnie tak samo. Trochę to później ułatwia wynajmowanie, pokazywanie i tak dalej, bo wszystkie mieszkania różnią się układem trochę, ale stylistyka jest ta sama. Więc oczywiście zależy, jaką mamy pasję i co chcemy realizować, bo możemy wziąć projektanta, ja celowo biorę 4 mieszkania w jednym pionie, żeby wszystkie mieć identyczne, nie? Więc realizujemy trochę inne założenia. To tylko wskazuje na to, że każdy może mieć swoje podejście. Ty chcesz się spełniać kreatywnie, ktoś akurat może nie przepada za tym elementem, ale nie wiem, lubi kupować, lubi kreować potencjał i tak dalej. Więc super, że na tym rynku można faktycznie dużo wyciągnąć. Skoro Mateusz już działał i wy już mieliście jakieś flipy za sobą, to skąd pomysł na to, żeby przyjść do nas na szkolenie? Co wam się spodobało? Właśnie czuliśmy coś takiego, żeby trochę wyjść do ludzi, żeby jednak, no mieliśmy te flipy, już ileś flipów na koncie, natomiast czuliśmy, że nie robimy skali i tak trochę nie wiedzieliśmy, jak to ugryźć, no bo teoretycznie wszystko robiliśmy książkowo i nigdy nie popełniliśmy jakiejś większej gafy, ale coś nam brakowało i właśnie stwierdziliśmy wtedy, że coś musimy zrobić więcej, poznać jakieś tajniki, jak to w ogóle zmasterować tak, żeby robić kilka mieszkań jednocześnie, a nie dziubać sobie tam po jednym czy po dwa naraz.
No i przede wszystkim właśnie ludzie, tak? Potrzebowaliśmy trochę, a to był czas pandemii też, kiedy wszyscy się pozamykaliśmy w domach, to my czuliśmy, że potrzebujemy po prostu wyjść do ludzi. No i tak też się stało, poniekąd też taka ciekawa historia, gdyby nie COVID, gdyby nie to, że zachorowaliśmy w tamtym czasie, być może nas by jeszcze nie było na tym szkoleniu, bo byśmy po prostu na nie zwyczajnie nie trafili w tamtym momencie. A to był jedyny weekend właśnie, jak byliśmy chorzy, kiedy siedzieliśmy w domu. I obejrzeliśmy sobie wtedy konferencję, no i mówimy, dobra, albo teraz, albo wcale. I tak pojechaliśmy od razu na pierwszy możliwy termin. Skoro mowa o konferencji, to dla moich widzów bilety na tę konferencję w sobotę są bezpłatne. Jest to cały merytoryczny dzień o nieruchomościach. Ja i mój wspólnik pokazujemy nasz schemat działania. Link do odebrania biletu jest w opisie. Możecie odebrać go za darmo. A my wracamy, czyli chorzy, oglądacie konferencję, stwierdzacie, że nie wiem, podoba wam się to, jak Kamil, Filip prowadzą, jakaś tam obietnica padła i wywiązaliśmy się z tej obietnicy? Myślę, że nawet jeszcze więcej dołożyliście od siebie, niż tam było obiecane. Ja tylko jeszcze dodam właśnie, jak to się stało, że w ogóle gdzieś zwróciliśmy uwagę na to szkolenie, bo wcześniej trafiliśmy na jakiś networking i poznaliśmy jednego z absolwentów. Naszych. Tak, dokładnie tak. I też taka rozmowa, w ogóle nawiązana relacja sprawiła, że w ogóle chcieliśmy słuchać tego człowieka, który nam powiedział, słuchajcie, chodźcie na szkolenie, tam się dowiecie wszystkiego, a poza tym, że nam jest dużo wiedzy, tak naprawdę, to są fajne relacje. No, my akurat po to przyszliśmy wtedy na to spotkanie, na ten networking. Tego właśnie szukaliśmy, więc jak my usłyszeliśmy właśnie jeszcze od absolwenta obietnicę, że słuchajcie, jak pójdziecie na to szkolenie, traficie do fajnej grupy, do ludzi, do społeczności, która sobie pomaga przede wszystkim, która ma kapitał też. Jeżeli będziemy czegoś potrzebować, to tak naprawdę tam się nie zginie. Tam można rozszerzać swoje kompetencje, bo zawsze znajdzie się ktoś, kto już coś takiego zrobił. To nas właśnie wtedy przekonało, tak? I stąd właśnie potem ta konferencja, obserwowanie profilu i decyzja o szkoleniu. Od tamtego czasu zrobiliście już w sumie ponad 50 transakcji mniej, tak? Oj tak, teraz już nie wiem, bo przestałam liczyć w którymś momencie, w końcu muszę przysiąść i chyba podliczyć, ile tego było. A to jest w ogóle trudne pytanie, bo każda osoba, która dużo działa, to w pewnym momencie, nie wiem, kupiliśmy piętro kamienicy, podzieliliśmy je na 6 mieszkań. Czy to jest jedna transakcja, czy to jest 6 transakcji? Kupiliśmy budynek, 30 mieszkań. To jest 30 transakcji, czy jedna transakcja, nie? I ciężko się to później liczy, ale powiedzmy takim wyznacznikiem jest faktycznie, że tych mieszkań produkujecie sporo. Mieszkania, które robicie indywidualnie, które są chętne na rynku, chętnie kupowane na rynku, podchodzicie elastycznie, bo faktycznie obserwując was, co robicie, to raz to jest bardziej nacisk na mieszkanie dla osób prywatnych, raz dla inwestorów, budujecie relacje, macie powtarzających się klientów, którzy kupują kolejne mieszkanie od was? Tak, mam też takich klientów. No to wiadomo, że to w ogóle jest taki super bonus i wisienka na torcie. Jak mamy inwestora, który kupi jedno mieszkanie, chce jeszcze jedno, później jeszcze jedno i później jeszcze jedno. I okazuje się, że w sumie to 10 mieszkań już kupił. I to naprawdę ułatwia biznes, więc tutaj podkreślę to, co mówiłaś, że relacje. Brzmi to tak banalnie, to jest takie oczywiste. Ja bym chciał tajniki, jak znaleźć okazję. Ale prawda jest taka, że być może potwierdzisz, że my mamy mieszkania, gdzie ja już widzę to mieszkanie, wiem, że to jest mieszkanie typowo dla tego inwestora. Ja nawet nie muszę na nie pieniędzy wykładać, bo ja powiem mu, kup to mieszkanie, my ci je wyremontujemy, wykończymy i będziemy zarządzać. A on mówi, dobra, to ja je kupuję. Nie wykładamy swoich pieniędzy, tylko on ufa naszej ekspertyzie i temu, co dotychczas wspólnie zrobiliśmy. Tak, to jest niesamowite. Właśnie budując relacje, można też mieć takich stałych klientów i no, to zdecydowanie to działa. Coś tak od serca, czy jeszcze chciałabyś dodać? Coś ci chodzi po głowie, ale tak nie zapytałem o to. Takie od serca dla kogoś, kto by może wchodził w ten biznes, tak otworzyć się właśnie na ludzi. Wejść w relacje. Znam wiele osób, które działa na rynku. I one po prostu działają. Tam nie ma relacji. Sama ostatnio miałam też taką suchą rozmowę nieprzyjemną z osobą, którą ja relacje próbowałam nawiązać, natomiast jest to osoba, która działa sama. Po prostu lubi działać sama, jakby też to szanuje. Natomiast z takiej perspektywy bardziej przyszłościowej, patrząc na to przyszłościowo, jeżeli ktoś chce budować na tym swój biznes,
to relacje to jest w ogóle podstawa. Nie bać się, otworzyć się, współpracować z ludźmi. Nawet jeżeli ktoś nie wie, jak w to wejść, to właśnie nawiązać relacje być może z kimś, kto w tym już działa i po prostu tak podczepić się trochę pod to, obserwować, pomóc też w tym. I to jest klucz do sukcesu. Sami możemy naprawdę dużo, mamy też praktycznie nieograniczone możliwości, ale ja wychodzę z założenia, że razem możemy więcej. I tym pozytywnym akcentem dziękuję za obejrzenie. Przypominam, biletach za 0 zł. Gosia, dziękuję. Dzięki. Dzięki za obejrzenie. Cześć.